Siema widzowie, to ja, Żaba TV. Dzisiaj chciałem wam pokazać, jak zrobić mapping, gdyż ostatnio pojawiła się seria na moim kanale pod tytułem Alternatywna przyszłość Europy. I nie robię wielkiej bolzgi, tylko staram się robić w miarę realistycznie i trochę dodaję swoje pomysły. Spokojnie, nie mam zamiaru robić jakichś wielkich imperiów na pół Europy i Polski, która pół świata podbiła. Dobra, więc teraz nie przedłużając. Pokażę wam, jak się robi mapping. Wpierw polecam wam zrobić taki folder pod tytułem mapping. I tutaj w nim róbcie slajdy. Na przykład pokażę wam, o, ja robiłem tutaj slajd do ostatniego odcinka z serii Alternatywna przyszłość Europy. Tutaj w sumie nawet zrobiłem film. Tak, polecam wam robić takie slajdy. I później, jak zrobicie folder z slajdami, to wtedy. Znaczy, wpierw musicie sobie pobrać mapę z Maps. Polecam wejść na stronę Maps for Mappers. Czekajcie, wpiszę wam Maps for Mappers. O, kurde, tylko że ja mam niemieckie Google, nie wiem czemu. Maps for Mappers. O proszę, wchodzicie w pierwszy link i tutaj macie. Okej. Okay. Dobra, akceptuję wam te ciasteczka. I tutaj proszę, macie bardzo dużo ciekawych map. Niektóre po angielsku, niektóre po prostu net. Tutaj macie pustą, jakbyście chcieli coś, jakieś własne kraje zrobić czy coś. I tutaj macie jeszcze mapę z podziałem na regiony. Tutaj. I tutaj taką jeszcze z napisami, taką ciekawą. Dobra, to po prostu... Powiem wam, jak robicie. Zapiszacie obraz jako, taką przykładową. I daj do tego folderu. I jak wam się pobierze, powinno, to wtedy macie taką mapę i robicie na niej bale. Tego już nie muszę tu mać, po prostu robicie w Paincie 3D czy coś. Później musimy mieć program do montowania, bo inaczej mappingu nie zrobimy. Ja akurat korzystam z OpenShota, który jest w sumie bardzo łatwy w obsłudze. I Jezu, Steam, nie aktualizuj mi się teraz. No, gówniany Steam, ja powiedziałem ci coś. Dobra. Teraz po prostu pokażę wam, co trzeba zrobić. Wchodzi, ja mam niemieckojęzyczny Google i tutaj wpisujemy OpenShot. Tutaj macie, i tutaj klikacie w pierwszy link. Proszę, tutaj pobieracie Dovland i to jest za darmo całkowicie. I to jest lepsze. Znaczy, to jest dobry OpenShot Video Editor. Dobra, bo ja pobrałem z dobre programy. Jezu, Steam nieaktualny. Dlaczego ty mi tutaj przeszkadzasz? Tak, mam has to Fire'em. Jakbyście chcieli wiedzieć. Dobra, to teraz pokażę wam, jak zrobić mapping. Jak mamy ten folder, to robimy slajdy i tak dalej. To później właśnie odpalamy naszego OpenShota. Tylko zanim go odpalimy, no posuń się ty, bachorze jeden, no. To musimy jeszcze otworzyć to. Musimy otworzyć to ze slajdami. I proszę, nam się OpenShot włącza. No wtedy przenosimy tak i naciskamy nie, bo wtedy nam się wszystko jakby to zepsuje. I tutaj tak poukładamy, i tutaj tak układamy po kolei. I później jak ułożymy, to naciskamy tutaj ten przycisk. O, i tutaj jak w jakim folderze chcemy zrobić. To zawsze to wstawiacie to zawsze do folderu mapping. Jak oczywiście każdy może inaczej nazwać ten folder. Ja tylko podaję tak, jak ja robię mapping, żeby powiedzieć. Bale nie będę mówiła jak rysować, bo to każdy umie.
Dobra, więc to był taki 5-minutowy poradnik, jak zrobić mapping. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, suba i cześć.